Zaczynaj. Dobra, lecimy szybciutko, dzisiaj bez ceckania. Leci Hot Demon. Dosłownie zrobię sobie to na dwa razy standardowo. Tyle kulek wystarczy. Mam 24. Na pół je zrobię. Wystarczy do tego pelet Robin Red. Cyk. Cyk. To będzie na 2-3 razy. Zaleję sobie to jeszcze Robin Redem. Dość. I to będzie jeden zestaw rzucony na 24, chociaż nie, chyba na 20. Założę Robin Reda, co ja gadam, Hot Demona. I tutaj tyle. I to jest jeden zestaw. I zaraz wam pokażę, drugi leci na słodko. Mimo to, że jest jesień, nigdy nie wiadomo. Będziemy próbować. I drugi zestaw na Dynamita, Tiger Nut, Red Ammo. Też na 2-3 razy weźmiemy tych kulek. Tu troszkę więcej, bo tu nie mam peletu. Troszkę 15. Zalejemy sobie to tym samym. I tutaj poleci najprawdopodobniej na 2 dwudziestki tego samego. I tyle. I u mnie to tak wygląda. Słodkie, śmierdzące. Tyle, nic więcej nie kombinuję. Teraz zobaczycie u Grześka. U mnie idzie jeden zestaw na kopec Squid. Co? No. Kopec Squid. Będzie na 2-3 razy tak samo. Z tego trochę peletu. 4 mm. To pelet jest tu. Trochę peletu. A drugi idzie na Hot Demona tak samo, na świeżąco. I żeby jest zalane Robin Redem. No i tyle. Jak? Czyż nic? No? Czyż nic? Nie ma blenia? Ale ja. No i co, jesteśmy po pierwszej nocy. Ja miałem jeden odjazd. Tak. Innego leszcza miałem. Zresztą widzieliście na kamerze, bo się nagrało. Ale przyciąłem i jest pusto, więc nie wiem. Gdzieś musiał się wypiąć. U Grześka miał jednego leszcza. Tyle. I tyle, nic więcej. No i czekamy teraz. Czekamy dalej.
Zobaczymy, ale tutaj tak często jest, że często lubi sam pierwsza noc właśnie. Jest taka chimeryczna, teraz nad ranem się może coś podzieje i z soboty na niedzielę lubią być ładne brania, nie? Lubią właśnie, tak. No, także zobaczymy. Ładny poranek, słoneczko sobie tam wstaje, mgła na wodzie. Oczekamy. Na pewno nie. To masz branie. Zacinaj. Co ty, mój jest z lewej. Trzymaj go na razie. O, tak przypuszczałem. Thank you.
No, z górki jakieś wyskoczyła. Powiedz, jak będzie szczałówka. Jest pierwszy taki maluszek, piąteczka. Mamy sobotę wieczór, dopiero pierwsza ryba. Wcześniejszej nocy mi się spięła, jak widzieliście odjazd. Teraz trochę przewiozłem w inne miejsce, zmieniłem przynętę. No i taka piąteczka wzięła. U Grześka też był odjazd, równo z moim braniem praktycznie. Ale ja musiałem płynąć po rybę, bo się zaplątał marker. No i zanim wróciłem, rybkę daliśmy do worka. I zanim popłynęliśmy jeszcze po Grześka rybę, to już się niestety spięła. Jakiś korzeń się zaplątała. No i się nie udało. Ale liczymy właśnie, że teraz skarpie zaczną żerować. Mamy ostatnią noc przed nami. Jutro trochę niedzieli, więc może się jeszcze coś uda dołowić. Drugie rzeczy. I kolejny perdoś, pół godziny po wywiezieniu. Maluszki wjechały, może później coś większego ruszy. Zobaczymy, puszczamy go. Dobra, mamy godzinę za 28. Na jednej wędce miałem branie, więc mam ściągnięty zestaw. Ale nie udało mi się wyholować ryby. Więc od razu przewożę obie wędki. Tu mam mniej więcej wszystko przygotowane. Dobra, tu jest to. I tu jest to. Założę dwa takie pelety. Muszę sobie jeszcze wziąć stopery. Tu były, ale jajca. No nie wiem, gdzie je dałem. Dobra, zaraz do was wracam. Dobra, nie wiem, gdzie mam te stopery.
do peletu, więc zrobię inaczej. Mamy takie na testa kuleczki raka, więc dam jeden pelet, 15 i tego raka małego. Cyk. Skorupki jajek widzę. No zobaczymy. O, w ten sposób sobie damy. Dobra, elegancko. Tak się to prezentuje. I to będzie jeden zestaw. Teraz wam pokażę drugi. Stare ściągamy. Cyk. Lecimy. Ok, i tak się prezentuje drugi zestaw. Kulka tonąca z kukuryczką. I tyle, i to wywożę. No i zobaczymy, co się będzie działo. Także myślę, że do ryby. No już nie widać, no ale coś zawsze coś. Mówiłem, ponad dyszka. 13 równo. Równo 13. Równo 13 kilo. No. I mam trzeciego karpia. Ten jest już śliczny, tak jak mówiłem, pamiętacie? Za dnia, że czekamy na te większe 13 kilo równe. Pełno łuski. No tak, teraz już się śmieci. No teraz spoko jest. Pełno łuski, 13 kilo. Piękna walka, musieliśmy po niego popłynąć, żeby nie ciągnąć na hama przez górki. Śliczny karp waleczny, pełno łuski. Puszczamy go,
i czekamy na następne. No, jak się dotleni. Metr albo 1,10 m ma ten sum. Zaraz po tym braniu, co teraz widzieliście. Karpia. Mam go we worku, tego karpia, około 7 kilo. No i miałem wywozić sobie zestaw. No i branie na lewej ręce. Taki sum. Przejaja. Mój trzeci sum w życiu. Piękne. Ciekawa rybka. No i tu jest ten karp. Z tego odjazdu, który widzieliście przed chwilą, udało się ładnie dohalować do brzegu. Przed górą. Dobra, muszę przewieźć oba zestawy. Przewożę. Będziemy leżeć dalej, czy tam spać. I czekamy na branie. Leszcze? Pewnie tak. Wiecie, co narobiło takiego rabanu? Co by mogło pikać na dwóch wędkach naraz? Kaczka. Bił się jej haczyk w nogę, ale udało się, wypieliśmy ją bezpiecznie. Grzesiek ją przytrzymał. Jej wypiłem to kombinerkami i jest ok, i sobie poleciała. Także powinno być wszystko w porządku z nią. Dobra, jest 7 rano. Po tej kaczce to już się rozbudziłem. Sobie przewiozę wędki. Muszę płynąć po ten lewy zestaw. Bo ta kaczka tu narobiła rabanu. Wplątała się też w tą lewą żyłkę. Ściągła ten zestaw i gdzieś za górką się zatrzymał. Założę sobie od razu kulę. Postawię sobie tutaj zestaw od razu. Gdzie zestawik był za górką założony.
i co? I założymy sobie pelecik. Cyk. Kosa, powiem wam, że zimno. Jest jesień, jest super. Tutaj za tym spadem sobie damy. Cyk. Coś mi się tu przyplątało. Dobra, położone jest. Sobie tu troszkę sypniemy. O. Wystarczy. I wracamy do brzegu. Oczywiście na otwartym kabłonku, nigdy na odkręconym hamulcu, bo wam się skręci żyłka i to bardzo. Dobre. A stój. Wiecie, konkretną rybę rano złowić. Mieliśmy piękną, tak. Dobra. No i tu sobie drugą wywiozę na ranerze. Już wam kiedyś pokazywałem, jak się to montuje. Więc siadamy i płyniemy. Słoneczko wstaje pięknie, zobaczcie. Piękne słońce, trzeba korzystać jeszcze. Dobra, i lecimy. No i co? Zaczyna się nam ładny poranek. Ryba zaczyna się spławiać. Więc pewnie zaraz będą brania. Tu są nasze dwa główne markery. Słoneczko wstaje. A do słońca jest przyjemnie, ciepło. I tam mamy tak niestety brzeg, że słońce jesienią idzie bardziej tutaj na prawo. I tego słońca tam w ogóle nie ma. Jest przyjemnie. Wracamy.
Jest karpik 7 kilo. Mój pierwszy. Zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy. Dzisiaj kończymy zasiadkę. Ryba wraca do wody. Co, i tyle. I po zasiadce połowiliśmy trochę ryb. Grzyśka było trochę tam mniej. Gdzieś te miejscówki były inne. Czy przynęta, nie wiadomo. Przynęta, nie wiadomo. Ale ładnie, że udało się to złowić. Tak. Były najważniejsze. No i co, i najgorsze chyba to będzie koniec sezonu chyba dla nas. Prawdopodobnie tak. Tak, takiej grubszej może zasiadki, bo jak jeszcze gdzieś ta pogoda będzie ok, to możliwe, że podjedziemy na parę godzinek, nie wiem, gdzieś może na mały staw, czy gdzieś zobaczymy. Wbijajcie tak samo na grupę do Facebooka, macie link pod filmem, zawsze pod każdym filmem jest link do Facebooka, do Instagrama. Dziękujemy wszystkim widzom, którzy są z nami. Oglądanie naszych. Są tacy stali bywalcy, ciągle dochodzą nowi, bardzo nas to cieszy. Także wszystkim też dziękujemy za komentarze. Dużo osób też wbija właśnie na grupę, bo mają często pytania, do mnie piszą na prywatną wiadomość. I oczywiście zawsze odpisuję, doradzę jak mogę. Ale zawsze też odsyłam każdego na grupę do nas na Facebooka. Tam jest nas więcej, można zadać pytanie i też się wszystkiego dowiecie. Jest więcej osób, każdy odpowie coś od siebie. Ale na razie chyba tyle. Żegnamy się z wami. Pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku, żeby nie przegapić, bo jeszcze będą filmy. Tylko jeszcze nie wiem, jak je złożę, bo chyba będą, bo ostatni wcześniejszy będzie. Na razie nie mówię skąd. Ale tak, pamiętajcie o subskrypcji. Zostawcie lajka, jak się podobało. Komentujcie, zadawajcie pytania. Tyle. Trzymajcie się najprawdopodobniej do następnego roku. Następny rok, jeszcze większa pompa. Także trzymajcie się, na razie. Na razie, do zobaczenia. Hej.